Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na tygodniowej prognozie z kart Tarota od 4 do 10 marca dla wszystkich znaków wodnych. Teraz zaczniemy sobie od zodiakalnego raka, więc witam wszystkie zodiakalne raki. Pamiętajcie, przypominam, że jest to czytanie ogólne, może z Wami nie rezonować. Sprawdźcie sobie jeszcze swój znak ascendentalny, link macie pod filmem do strony, gdzie możecie sobie taki znak obliczyć. I wtedy obejrzeć sobie drugi film odnośnie tego znaku ascendentalnego. Może tam będą jakieś dokładniejsze wiadomości co do Waszej sytuacji życiowej. Tymczasem karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam o naszych raczków w tym tygodniu będzie się działo. Jaki będzie poniedziałek? Poniedziałek. Księżyc. Wtorek. Sześć mieczy. Środa. Słoneczko. Czwartek. Siedem kielichów. Piątek. Pięć mieczy. Sobota. Pięć denarów. Przepraszam. I niedziela. Królowa denarów. W tle czytania macie asa mieczy. Czyli jakieś rozmowy. Ostre wyjaśnienia, nagłe spraw. Takie mogą być szczere rozmowy aż do bólu. Jakieś odcięcia się od złych sytuacji. Dobrze, kochani, w poniedziałek macie kartę Księżyca. Karta Księżyca jest to karta zodiakalnych rybek. Cóż więcej? To są jakieś niejasne sprawy. To jest coś ukrytego. To jest coś tajemniczego. Coś przykryte, ukryte, czego nie widzicie. Jakieś drugie dno jakiejś sprawy. W tym dniu uważajcie na swoją intuicję, bo będzie ona bardzo wyostrzona i na pewno będzie Wam słusznie podpowiadała. Więc wszelkie pomysły czy podpowiedzi osób trzecich bierzcie, że tak powiem, pod uwagę, ale bardziej liczcie się tutaj na swoją intuicję i na to, co Wy wewnętrznie czujecie i jaki macie stosunek do danej sprawy, tak? Ogólnie dzień może być taki troszeczkę melancholijny, troszeczkę smutny, troszeczkę jakiś taki tajemniczy. Karta Księżyca jest to są jakieś złudzenia, jakieś tęsknoty za czymś, tak? Ale to są też kłamstwa i oszustwa. Oszustwa może nie, ale jakieś fałszywe mogą wiadomości do Was dotrzeć. Możecie mieć kontakt z jakimiś fałszywymi ludźmi, którzy coś przed Wami ukrywają. Nie są w stosunku do Was konkretni, nie są lojalni. Mogą próbować tutaj zatajać jakieś sprawy, jakieś informacje. Możecie nie dowiedzieć się wszystkiego konkretnie w tym dniu, czego byście oczekiwali. To jest też karta ciąży, więc te panie raczki, które tutaj próbują, chcą zajść w ciążę, to jak najbardziej w ten dzień możecie tutaj próbować. Co jeszcze? To jest taka karta właśnie niewyjaśnionych jakichś sekretów, jakichś ukrytych wrogów, jakichś skandali, podstępów, takich przerysowanych troszeczkę sytuacji, zniekształconych, jakichś niejasnych.
No będziecie tutaj mieli do czynienia właśnie z jakimiś takimi sprawami, które może wyjdą na jaw, może jakieś tajemnice zostaną odkryte, może wy odkryjecie te tajemnice, ponieważ macie tutaj w tle czytania Asa Mieczy, który mówi właśnie o takiej prawdzie. Prawda wyjdzie na jaw, tak? Przez takie krótkie, bolesne cięcie, ale to będzie taka słuszna decyzja, tak? Mądra bardzo. Będziecie też błyszczeć intelektem, będziecie się dużo zastanawiać, rozmyślać, analizować, co niektórzy mogą tutaj aplikować o pracę, tak? Mogą być jakieś urzędowe papiery do podpisywania, rozmowy kwalifikacyjne, rozpoczęcie nauki. A z denarów jest to taka jakaś ciężka sprawa, ale ona poprzez to odcięcie dobrze się dla Was zakończy, tak? Więc to takie obiektywne analizowanie czegoś, zrozumienie, tak? Kierowanie się rozumem, szczerą rozmową, taką otwartą rozmową, wyjaśnienie niektórych spraw. Więc tutaj poprzez tego Asa Mieczy, być może w ten niejasny poniedziałek, gdzie ten księżyc będzie Was troszeczkę oszukiwał, troszeczkę tak w iluzji trzymał, wreszcie ta kurtyna opadnie i ujrzycie prawdę, być może bolesną, ale ta prawda oczyści Was, oczyści Wasze środowisko, oczyści Wasze emocje, no i przede wszystkim nową drogę tutaj może Państwu jakoś pokaże, tak? Gdzie już nie będziecie w tym świecie właśnie iluzji. We wtorek 6 mieczy. 6 mieczy, karta planowania podróży, planowania przeniesienia się, przemieszczenia gdzieś całą swoją rodziną, tak? Czy to podróż, czy to przeprowadzka, czy to wyjazd za granicy. Co więcej, szóstka mieczy jest to też taka izolacja i ucieczka od trudnych spraw, od spraw, którymi sobie już nie radzimy, od otoczenia, które po prostu nam nie pasuje, męczy nas. Czujemy się w tym miejscu niedobrze, niewygodnie. Taka troszeczkę izolacja. Idziemy, podążamy w nowym, lepszym kierunku, ale to jest też właśnie zmiana tego kierunku i myślenia, i ogólnie działania, tak? Po prostu zbieram swoje całe dotychczasowe doświadczenie i wyruszamy w podróż, tak? W tą taką pozytywną energię. Mamy nadzieję, że po prostu tam, gdzie się przemieścicie, będzie Wam dobrze, będzie Wam lepiej, będziecie się mogli rozwijać. Ale to jest na razie przemyślane takie, tak? Analizowanie, planowanie tej podróży. To nie jest jeszcze takie fizyczne, że tak powiem. Dopiero to planujecie, analizujecie coś w swojej głowie, układacie, że lepiej by było jednak zacząć coś od nowa, ale w zupełnie innym miejscu, tak? Być może to będzie zmiana pracy. Przeprowadzka, wyjazd gdzieś w inne miejsce, zadomowienie się, zakorzenienie w zupełnie nowym środowisku, w zupełnie nowym otoczeniu, tak? I teraz tak, w środę macie kartę Słońca, czyli już bardzo, bardzo fajnie, ponieważ bardzo optymistyczna energia, ten dzień powinien być dla Was radosny, taki spełniony, jakieś sukcesy możecie tutaj zdobywać w tym dniu, odnosić. Co jeszcze? Karta Słońca jest to taka stabilna karta, która Was równoważy. No w tym dniu nikt nie powinien Wam zrobić krzywdy, nikt nie powinien Wam powiedzieć nic przykrego. Wszystkie sprawy, które będziecie chcieli sobie załatwić, na pewno z łatwością pozałatwiacie. Słoneczko będzie na te sprawy tutaj świeciło. Słońce to jest też bezpieczeństwo, tak? Radość, ogólne szczęście, miłość, tak jak mówiłam, witalność. Też płodność, więc te panie, które dzidziusia, przypominam, że to chyba cały tydzień będziecie miały takie właśnie, że możliwość zajścia w ciążę. Co jeszcze? No to są wszelkie zyski, bogactwa, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, pomyślność wszelaka, miło spędzony dzień na przykład z dziećmi, może niektórzy z Was mają pracę z dziećmi, czy to w szkole, czy w przedszkolu, czy jako opiekunowie, opiekunki, to na pewno ten dzień miło Wam zleci w przyjemnej takiej radosnej atmosferze. Bardzo pozytywna karta, taka dająca w tym całym tygodniu wśród tych takich troszeczkę szarych kart takie promienie optymistyczne, tak? Dobrze, w czwartek macie kartę
siedmiu kielichów. Bardzo dużo wzięliście sobie do serca i macie takie troszeczkę mieszane uczucia, dużo możliwości. Tak naprawdę zastanawiacie się, co by tu wybrać spośród tych wszystkich propozycji, które są Wam tutaj oferowane. Siódemka kielichów to jest taka troszeczkę fantazja, to jest takie bujanie w obłokach, wyobrażenia, rozmyślania, różnorodne pragnienia, tak naprawdę sami nie wiecie, czego chcecie. Musicie tutaj troszeczkę zredukować te kielichy, ponieważ nie wszystkie one są dla Was przychylne, nie wszystkie są bezpieczne, tak? Ale ogólnie dzień taki właśnie rozmarzony, że tak jakby po tym słońcu, taka Was energia i chęć jakaś wejdzie, pozytywna, optymistyczna myśl na jakieś pomysły, na różnorakie pomysły. I tyle będziecie mieli tych pomysłów, że tak naprawdę się pogubicie, nie będziecie wiedzieli, co wybrać, tak? Więc na spokojnie, pomalutku, tym mieczem tutaj prawdy rozmyślajcie, analizujcie, żeby się też nie rozemocjonować, tak? Żebyście tak pod wpływem chwili emocji nie zrobili głupiej jakiejś decyzji, nie podjęli jakiejś głupiej decyzji, nie zrobili jakiegoś głupiego kroku, żeby później nie żałować, bo zobaczcie, te niektóre kielichy tutaj wcale nie są fajne, tak? Więc dobrze pomyślcie, zastanówcie się, co wybrać i wtedy na pewno dobrze wybierzecie. Piątek, no jakieś sytuacje niejasne, jakieś konflikty, awantury, sprzeczki, jakieś manipulacje i teraz pytanie, czy to Wy będziecie w takim nastroju, żeby tutaj właśnie troszeczkę się kłócić o swoje, troszeczkę ludzi wykorzystywać, może troszeczkę okłamywać, czy to też po prostu Was ktoś tak potraktuje. No ja mam takie odczucia, że to Wy raczej będziecie tutaj takimi spryciulami i troszeczkę no powykorzystujecie co niektórych osób. Mogą też być jakieś sprzeczki, ogólnie taki może być nerwowy dzień. Nie wdawajcie się w żadne pyskówki, jakieś ostre wymiany zdań. Nie pozwólcie też, żeby ktoś Was zranił, tak? Żeby powiedział jakieś głupstewko, które po prostu poprzez które będziecie się czuli fatalnie i niefajnie. Nie dajcie się wykorzystywać. W sobotę karta 5 denarów, karta potrzeby. Więc tak, uważajcie na portfele, uważajcie, żeby jakieś mandatu nie złapać, żeby za dużo może na zakupach nie wydać, żebyście nie zaszaleli, a później przy kasie okazuje się, że jednak brakuje, prawda? No, karta 5 denarów jest to też karta mówiąca, że ktoś może się do Was zwrócić o pomoc, tak? Więc no niewykluczone, że w sobotę odwiedzi Was jakaś osoba, która nie może być chciała pożyczyć pieniądze, być może przyjdzie oddać Wam dług, ale raczej bym tutaj uważała właśnie na jakieś zguby, na takie bezsensowne wydanie pieniędzy, żeby te pieniądze po prostu nie uciekły od Was w taki jakiś głupi sposób, typu, nie wiem, przekroczycie prędkość i mandat przyjdzie, tak? Więc uważajcie tutaj w sobotę na jakiekolwiek straty materialne, żeby Was nikt nie okradł, żeby jakieś tam właśnie nie były takie bez sensu wydane pieniądze. W niedzielę mamy Królową Denarów. Królowa Denarów, osoba z Trygonu Ziemi, byk panna bądź kożarożec, 45 lat wzwyż, bardzo fajna kobietka, no taka zadbana, doskonała gospodyni, doskonale prowadzi dom i zajmuje się finansami. To są jakieś niespodziewane pieniądze, ewentualnie też karta płodności, więc tak jak mówiłam, kochane raki, te, które planują dzidziusia, w tym tygodniu działajcie. Karta obfitości to jest taka mała cesarzowa, więc ta kobieta lubi ładnie wyglądać, lubi mieć wszystko poukładane, elegancko, w swoim życiu, w swoim domu, wszystko zaplanowane, osoba, która ma pieniądze, lubi pieniądze i gwarantuje pieniądze, stałe pieniądze, tak? Więc jakieś tutaj pieniądze mogą do Was dojść w niedzielę, jakaś zapowiedź pieniędzy i to jest troszeczkę związane z tą sobotą, więc mnie się wydaje, że być może Wy będziecie w jakiejś potrzebie, może będziecie potrzebować jakiegoś wsparcia finansowego i w niedzielę pojawi się ta kobieta, która Wam tej pożyczki udzieli lub no jakieś darowizny, być może jest to mama, może siostra. Na pewno Wy zwracacie się tutaj do niej o pomoc, a ona Wam te pieniądze ofiaruje, więc
Cokolwiek by to nie było, czy jakaś pożyczka od rodziny, czy nie wiem, przez internet teraz można jakieś te chwilówki brać, więc też podobno to od razu, nawet w weekend w ciągu paru minut jest na koncie. Będziecie w sobotę w potrzebie, tak? I w niedzielę ta kobieta właśnie z Trygonu Ziemi, byt pan na Koziorożec, pojawi się u was i tą pomoc finansową na pewno wam udzieli. Dobrze, zobaczymy teraz ogólną kartę radę dla naszych radków. Od 4 do 10 marca. Dwa miecze. Kochani, jakoś macie trudną decyzję przed sobą. Troszeczkę za dużo myślicie na ten temat. Zablokowaliście się totalnie na wszystko i na wszystkich. Chcecie sami to wszystko przeanalizować. Co jeszcze? Dwójka mieczy mówi o jakimś konkretnym niezdecydowaniu, tak? Wytworzyliście w sobie jakieś wewnętrzne bariery, chronicie się przed kimś lub przed czymś, jakąś sytuacją i tak naprawdę macie dylemat, co zrobić, tak? No ja myślę, że Tarot tutaj radzi, żebyście się wreszcie określiły tutaj, czego wy naprawdę chcecie. Być może jest to związek tutaj z tymi siedmioma kielichami, gdzie tak dużo macie tych ofert, tak dużo możliwości, że po prostu wasz umysł już oszalał z tego wszystkiego i tak naprawdę już sami nie wiecie, co chcecie, tak? Więc musicie podjąć decyzję, tak? To mówi dwójka mieczy. Podejmijcie wreszcie decyzję. Nie pozwólcie temu dziecku moknąć, tak? Tylko po prostu zabierzcie je i schowajcie do domu, tak jak mówi ta karta. Więc musicie szybko podjąć decyzję. Tarot radzi, żebyście szybko podjęły decyzję, nie rozkminiały, nie zastanawiały się. Teraz jeszcze poproszę dla raczka kartę anielską. Czego pragniesz? Właśnie. Zobaczcie, jak karty ze sobą współpracują. No. Czego pragniesz? Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swymi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Widzicie, kochani, jak karty ze sobą współpracują? Tak, to jest ta piękna karta. Za długo nie analizujcie, za długo nie myślcie, nie zastanawiajcie się, tylko po prostu działajcie i podejmijcie decyzję, czego Wy tak naprawdę chcecie. Idźcie za swoimi marzeniami i róbcie to, tak? Nie tkwijcie w jakichś niejasnych sytuacjach, w jakichś konfliktowych, takich tajemniczych, zagmatwanych, tak? Po prostu wyjaśnijcie wszystko, co macie powyjaśniać, określcie się, czego chcecie i idźcie za tym, tak? Spełniać swoje marzenia. Bardzo Wam dziękuję, kochane raki. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, weźcie tylko te karty, które Wam tutaj rezonują, reszty nie bierzcie zupełnie pod uwagę. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejne czytania, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Wami nie będzie rezonowało, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do takich obliczeń macie pod spodem tego filmu. Jeżeli już obliczycie swój znak ascendentalny, obejrzyjcie w związku z nim dobrany filmik i wtedy może więcej informacji będzie dopasowanych do Waszej sytuacji życiowej. Wyjaśnią się niektóre sprawy, coś będzie jaśniejszego, bardziej zrozumiałego. A tymczasem karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych skorpionów. Poniedziałek. Mag. Wtorek. Rycerz kielichów. Środa.
9 mieczy. Czwartek. Trzy buławy. Piątek. Cesarz. Sobota. Paźń buław. I niedziela. Osiem kielichów. W tle czytania karta śmierci. Czyli zmiany. Ogólnie zmiany. No dobrze, zaczynamy. W poniedziałek karta maga. No, będziecie w tym dniu niezwykle utalentowani. Bardzo tacy sprytni, bardzo tacy głodni wiedzy. Mag jest to osoba, która zapowiada nowy początek, nowy etap jakiś w waszym życiu, tak? Będziecie w tym dniu niezwykle dyplomatyczni, będziecie mieć niezwykłą siłę woli, siłę przebicia, siłę realizacji swoich planów, swoich marzeń. Na pewno asertywni i skoncentrowani na swoim działaniu. Macie niezwykle, że tak powiem, utalentowane zdolności, wszelkie narzędzia, atrybuty do tego, żeby po prostu zamanifestować swoją wolę, wykreować sobie sprawy tak, żeby one były po waszej myśli. Co jeszcze? Jest to karta pewności siebie, panowania i kontrolowania nad sytuacją. Wszelkie talenty, może być to rozpoczęcie działalności gospodarczej, karta zwiastująca też firmę, tak, zarządzanie firmą, karta chęci poznawania nowych możliwości, kształcenia się, nauki, tak? No, na pewno tutaj będziecie mogli oczarować i zamanifestować swoją wolę w tym dniu, tak? Nikt tu nie powinien wam się oprzeć. Oprzeć troszeczkę możecie manipulować ludźmi, wpływać na ich wolę, więc na pewno każda sprawa, którą tutaj w poniedziałek będziecie chcieli rozpocząć, załatwić, uda się po waszej myśli, no nikt nie będzie w stanie wam odmówić, bije od was urok osobisty i mówię, jesteście doskonałymi intelektualistami, mówcami, potraficie troszeczkę manipulować uczuciami, macie pieniądze, no wszystkie niezbędne atrybuty, jakie mag potrzebuje do tego, żeby sobie wyczarować swoją rzeczywistość. We wtorek pojawia się u was rycerz kielichów, mężczyzna 30-40 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Ewentualnie to będzie wasza energia, wy będziecie po prostu w swoim żywiole we wtorek. To są jakieś dobre wiadomości, to jest też karta zwiastująca jakieś nowe uczucie, jakaś miłość do was jedzie, tak? Albo odjeżdża, no też tak może być, ale raczej widziałabym to przyszłościowo, że jednak coś nowego tutaj się pojawia. Rycerz kielichów jest to karta wyobraźni, kreatywności, pomysłowości. Coś związane właśnie z tym magiem. No mag też ma tyle pomysłów i on po prostu tak lubi eksperymentować, lubi działać, próbować wszelkich sposobów na daną sytuację, więc być może wy będziecie kontynuowali tutaj tą kreację poprzez tego rycerza, tylko oderwiecie się w tym dniu od takich spraw codziennych. Bardziej będziecie nakierowani właśnie tak melancholijnie, uczuciowo, będziecie chcieli się zrelaksować, troszeczkę odpocząć i zadbać właśnie o to swoje wnętrze, o swoje odczucia, o swoje emocje. Tak widzę wtorek. W środę już jakieś stresy, jakieś koszmary was męczą, być może jakieś wyrzuty sumienia, być może jakieś małe depresje, coś was tu męczy, no, umysł macie przeciążony i ewidentnie jakaś myśl, być może z przeszłości coś się wydarzyło,
wraca to do Was i nie umie się uzdrowić. To jest karta niepokoju, jakichś napięć nerwowych, takiego psychicznego cierpienia, psychicznej udręki. Może czegoś żałujecie, może ktoś Was tutaj skrzywdzi, czy jakaś niewykorzystana może sytuacja, jakaś okazja, no jakieś te demony nocne będą Was męczyły, to Wasze sumienie no nie będzie mogło usnąć, będziecie myśleć, analizować. Dla innych skorpionów może być to takie pozytywne nocne myślenie, ponieważ ta karta jest pomiędzy bardzo pozytywnymi tutaj innymi kartami i mamy tak, tutaj kartę jakiegoś nowego biznesu, coś jakbyście chcieli kreować, czyli zaczynać od początku, tworzenie może jakiejś firmy. Później karta intensywnego myślenia, gdzie naprawdę ja Was widzę, że leżycie w łóżku, liczycie, kalkulujecie, czy Wam się to będzie opłacać, czy nie stracicie na tym i czy naprawdę to jest dobry pomysł. To jest tego typu takie myślenie, prawda? Nie zawsze tylko jakieś tam straszne, traumatyczne chwile z naszego życia powodują, że my w nocy nie możemy spać poprzez myślenie. Bo czasami może być tak, że po prostu, nie wiem, jutro za mąż wychodzimy, tak? I też nie możemy spać, bo jesteśmy pełni wrażeń, zastanawiamy się, jak to będzie. Mamy zdać jutro maturę, czy egzamin jakiś, to też myślimy, czy nam dobrze pójdzie. I wcale nie jest to takie może bardzo negatywne. No jest w tym nerwowość, jest w tym strach przede wszystkim. Strach może przed nowym. Ale czasami ta karta, ja nie widzę jej tak tragicznie, jak niektórzy tarociści właśnie przekształcają na taką typową depresję. Ja raczej bym powiedziała, że to jest to takie męczące, bardzo intensywne myślenie i analizowanie tego, czy ja dobrze zrobiłam, czy ja dobrą drogą idę, właśnie, czy nie mam tych wyrzutów sumienia, ten trochę lęk przed nieznanym. Dlaczego? Dlatego, że w czwartek, kochani, macie kartę trzech buław, która mówi o nowym jakimś początku, o planowaniu podróży, o planowaniu nowego biznesu, o analizowaniu przyszłości. Wy czekacie już na te dobre rezultaty, tak? Wy wierzycie, że ta przyszłość będzie bardzo dla Was optymistyczna, że spełnią się Wasze marzenia, że coś Wam się uda, że te kroki, które już podjęliście w tym działaniu, one przyniosą skutek i rezultat, tak? I ten oczekiwany wynik, że to się spełni, co już sobie tak wcześniej ułożyliście w głowie. Co to jest jeszcze? Dobry biznes, no tak jak już powiedziałam, tak? Droga na szczyt, kierujemy się właśnie ku polepszaniu swojej pozycji. Takie dobre, pozytywne widoki na przyszłość. Oczekujemy tej przyszłości, żeby ona po prostu jak najszybciej do nas dotarła, tak? Więc bardzo taka optymistyczna karta. Być może zaczynacie jakąś nową pracę, nowy biznes, no coś tutaj się będzie nowego kreować. Bardziej mi to wygląda na działalność gospodarczą, bo tworzycie swoją działalność gospodarczą, ale to nie dla wszystkich, oczywiście, nie dla wszystkich. I teraz tak, w piątek mamy kartę cesarza. I znów. Albo to jest jakaś osoba, starsza raczej osoba, gdzieś nawet może być starsza o 5-7 lat od Was. Cesarz jest to karta zodiakalnego barana. Jest to osoba o niezwykłym autorytecie, bardzo mądra, na wysokim stanowisku. Oznacza ogólnie władzę, odpowiedzialność, apodyktyczność, siłę, tak, autorytet, stanowczość. Albo jakiś urząd. To może być karta mówiąca też o panowaniu nad czymś, tak? O takiej bezkompromisowości, o asertywności, o szacunku, bo władza to szacunek. To jest ktoś, kto może kierować właśnie większą grupą ludzi pod sobą, jakiś szef firmy, wysoko postawiony urzędnik. To jest osoba, z której słowem liczą się inni ludzie i szanują jej słowo, tak? Osoba bardzo taka stanowcza. Więc ja Was tutaj widzę, albo Wy będziecie takimi szefami, to jest może to planowanie tego biznesu i Wy będziecie po prostu sami sobie szefami, albo po prostu ogólnie, no będziecie na tym kierowniczym stanowisku i to ludzie inni będą się z Wami tutaj musieli liczyć, albo to jest osoba, która pojawia się tu w Waszym życiu, jako ta nowa miłość, jako ten rycerz kielichów, tak? I być może tutaj poznajecie taką osobę. Ale raczej bym to widziała tutaj właśnie na takim stanowisku jednak, jeżeli chodzi o pracę, tak? Czyli ten szef, ta osoba no, na pozycji społecznej wysokiej, tak? Która ma majątek, która zarządza doskonale tym majątkiem
i z której słowem liczy się bardzo wiele osób i ludzi. Po prostu wzbudza szacunek, tak? Dobrze, kochani, w sobotę mamy Pazia Buław. Paź Buław są to nowe początki. I znowu nowe początki albo jakiegoś biznesu, jakiegoś działania. Może to być flirt, może to być romans, nowa jakaś znajomość, jakieś randkowanie, jakieś takie flirtowanie, przekomarzanie się ze sobą, tak? Ale to jest też karta nowych znajomości i karta kreatywności, karta tworzenia czegoś nowego. To może też zwiastować dziecko, tak? Maksymalnie 18-20 lat, z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec. Ale mnie się tak wydaje, że tu się zaczyna jakiś flirt, jakiś romans, być może tutaj z tym baranem, tak? Zodiakalny. W niedzielę, kochani, ósemka kielichów. Jakaś sytuacja Was zmęczyła, musicie odpocząć od niej, więc odchodzicie. Ja myślę, że to może po tym całym tygodniu zostawiacie pracę emocjonalnie i odchodzicie. Zupełnie odcinacie się emocjonalnie od pracy, żeby już nie było tych koszmarów tutaj nocnych, bo ciągle ta praca Wam tą głowę zajmowała i nawet w nocy, tak jak mówię, leżeliście już, a jeszcze tam analizowaliście, kalkulowaliście wszystko. Ciągle liczby w głowie, a teraz nie. Ja to widzę, że to nie jest odejście ani od związku, ani od jakiejś pracy, nie. To jest chwilowe takie odejście, odpoczynek po prostu emocjonalny od tych spraw zawodowych. Tak jakbyście się po prostu odsunęli od tego i powiedzieli sobie, nie, w niedzielę nie myślę o pracy, w niedzielę po prostu myślę o rodzinie, myślę o przyjemnościach, chcę po prostu odreagować, odpocząć od tych wszystkich finansowych spraw, tak? I po prostu dajecie sobie taką furtkę, żeby sobie na chwilę odejść i odpocząć. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ósemka kielichów jest to karta odejść, ale też powrotów, tak? Nigdy nie palimy ze sobą mostów, w każdej chwili możemy wrócić, kiedy tylko odpoczniemy emocjonalnie, kiedy nabierzemy sił, kiedy nasz humor się poprawi, zawsze możemy wrócić. I to jest karta, która mówi, że zostawiamy wszystko w takim stanie, jak ono jest, tak? Nie robimy jakiegoś tam zamieszania i dopiero idziemy przed siebie, tylko nie, zostawiamy wszystko tak, jakbyśmy, o, jest już godzina na przykład 16, zamykam biuro, wychodzę, zostawiam w tym biurze tak, jak wszystko stoi i jestem dopiero w poniedziałek, tak, i przez ten weekend mnie nie interesuje, co tam się dzieje. Odchodzę emocjonalnie od spraw pracy, finansów, tak, bo chcę po prostu od tego odpocząć. I jak ta, ja tak to widzę, jak ktoś się nie zgadza, no to przepraszam bardzo, ale ja tak tutaj to widzę. Dobrze, kochani, jeszcze zobaczymy kartę ogólną dla naszego Skorpiona. Proszę o kartę ogólną od 4 do 10 marca. Wisielec. Widzicie, kochani? Czyli tarot mówi, żebyście już tak długo nie myśleli. Zostawili to myślenie w spokoju, ten swój umysł, dajcie mu odpocząć, bo wy już wiecie tak naprawdę, co macie zrobić. Już to olśnienie po prostu na was zeszło, tak? To może być karta też mówiąca, że jakieś sprawy poprzesuwają się w czasie. Coś będzie troszeczkę zawieszone, odwleczone, ale ono dojdzie do skutku po waszej myśli. To jest też karta, która mówi, że spójrzcie czasami z innej strony na daną sytuację, że nie wszystko zawsze wygląda tak, jak jest, że czasami trzeba się zatrzymać i zobaczyć to z innej perspektywy. No tak jak mówię, wisielec to może być jakaś przeszkoda, jakaś zwłoka w osiągnięciu celu, ale to jest też jakieś olśnienie, tak? Jakaś przemiana, mądrość, coś się w was odrodzi i olśni wasz umysł, jakiś pomysł może fajny do głowy przyjdzie, może w związku z tą firmą, z tym biznesem dalej. Więc już nie myślcie tak intensywnie, bo to olśnienie, ta myśl już do was przyszła i nie męczcie się dalej tymi mieczami. I teraz poproszę o kartę anielską dla naszych skorpionków. No widzicie, kochani, jak karty współgrają. Nie ma się czym martwić. Już czytam. Nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Widzicie, kochani?
taki piękny anioł. Jak pod kolor, niebieskie do niebieskiego. Dobrze, kochane skorpiony, to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Zobaczcie, może tam będzie więcej informacji. Link macie do strony, gdzie można taki znak obliczyć pod filmem. I cóż, zapraszam Was na kolejne czytania. Życzę wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie sprawy Wam się pozytywnie porozwiązywały, pozałatwiały według Waszej woli, tak? Jak zapowiada tutaj ten mag. Ale jak maga macie w poniedziałek, to cały tydzień świetnie się ułoży. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Dzień dobry, witam wszystkie zodiakalne rybki. Zapraszam Państwa na prognozę tygodniową z kart Tarota od 4 do 10 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Pamiętajcie, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można taki znak obliczyć, macie pod tym filmikiem. I wtedy obejrzyjcie filmik z tym drugim znakiem. I być może z tych dwóch filmów uda się zaczerpnąć informację dotyczącą Waszych spraw prywatnych, coś rozjaśnić, coś poukładać. A tymczasem karty mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych rybek będzie się działo w najbliższym tygodniu. Poniedziałek. Wisielec. Wtorek. Papież. Środa. Cztery buławy. Czwartek. Pięć kielichów. Piątek. Król kielichów. Sobota. Dziewiątka mieczy. I dziesiątka, Boże, co ja mówię, niedziela. Głupiec. W tle czytania mamy rycerza denarów. No dobrze, widać? Widać, to zaczynamy. Kochani, w poniedziałek macie kartę wisielca. Karta wisielca mówi, że niektóre sprawy, które byście chcieli pozałatwiać w tym dniu, niestety muszą być odłożone na potem. Coś będzie odwlekane, odkładane w terminie. Na pewno tego dnia nie załatwicie wszystkiego, co byście chcieli. Jakieś będą przeszkody, być może, nie wiem, doniesienie jakichś dokumentów czy przełożenie jakiegoś spotkania, tego typu. Karta też mówi o jakimś olśnieniu, jakiejś mądrości, która na Was spłynęła po tym, jak spojrzeliście na Wasze sprawy troszeczkę z innego punktu widzenia, troszeczkę z innej perspektywy. Zatrzymaliście się, zastanowiliście, pomyśleliście i jednak doszliście do jakiegoś wniosku, tak? Więc karta takich przemyśleń, takiego zawieszenia chwilowego, ale z pozytywnym tego rezultatem. Bo ta prawda, którą chcieliście, której chcieliście tutaj dotrzeć, to będzie na pewno. I będziecie wiedzieli już, co zrobić, żeby tą sprawę rozwiązać. We wtorek macie kartę papieża. No, karta wiary, karta uduchowienia, medytacji, ale jest to też karta takiego autorytetu, szacunku, osoby godnej zaufania, jakiegoś mentora, być może nauczyciela, bądź przyjaciela, albo po prostu księdza. Osoby uduchowionej, kogoś, kto może nam służyć dobrą radą, podpowiedzią, jakieś wartości, tutaj takie rodzinne tradycje. Co jeszcze karta papieża? Jest to karta zodiakalnego byka.
I to jest karta, która mówi o takiej opiece sił wyższej nad wami, tak? Macie jakąś szczególną ochronę, jakąś łaskę, taką opiekę nad sobą, tak? No i to, tak jak mówiłam, jest to autorytet, nawet ojcostwo, zapowiedź ślubu, tak? No, może to niektórzy z was będą we wtorek szli do kościoła na zapowiedzi, ponieważ w środę mamy kartę bardzo szczęśliwą, radosną, stała, mocna rodzina, bardzo taka związana ze sobą emocjonalnie. To jest budowanie czegoś pozytywnego, solidnego, tak? To jest stałość w uczuciach. To jest też karta świętowania, jakiejś radości, jakaś uroczystość, może być tutaj rodzinna, jakaś zabawa, planowanie właśnie ślubu, wesela, uroczystości jakieś takie właśnie w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół. No, jakaś taka właśnie impreza domowa, coś tutaj się będzie działo, więc w tym dniu na pewno będziecie bardzo szczęśliwi. No i w czwartek albo to będzie po tej imprezie, tak zwany kac, bo mamy 5 kielichów, no i fatalnie się czujemy, ojeja, nie możemy aż głowy podnieść do góry, bo nam się w niej tak kołuje, kręci. Ja oczywiście nie żartuję, bo to naprawdę może tak być, że jeżeli to była jakaś, no, nie wiem, może ślub cywilny, co niektórzy z was brali, albo jakaś, mówię, uroczystość taka, no, domówka, imieniny, urodziny, czy jakieś inne okoliczności. No, możecie się źle czuć, tak? To jest też karta jakiegoś smutku, jakiegoś rozżalania się, rozmyślania o przeszłości, jakiejś rozpaczy, jakiejś straty. No, no, w tym dniu coś was tutaj zaboli, że no, będziecie w nie najlepszym humorze. Ale pamiętajcie o tych 2 kielichach, że to jeszcze nic straconego. Macie dookoła siebie przyjaciół, macie rodzinę. Są na pewno osoby, na które możecie liczyć, tylko trzeba podnieść głowę i rozejrzeć się, tak? A nie płakać tylko nad rozlanym mlekiem. Więc tak się nie smućcie bardzo, bo być może to nie jest warte w ogóle waszych łez. W piątek mamy króla kielichów, dobry przyjaciel, znajomy. I to jesteście albo wy, bo to jest wasz trygon, rak, skorpion bądź ryby, trygon wody, mężczyzna po 45 roku życia, bardzo dobry przyjaciel, wyrozumiały, ojej, taki o czystym sercu, bardzo ma taką artystyczną duszę, wyczucie smaku, poczucie humoru, doskonały przyjaciel. No nie wiem, może co niektórzy z was tutaj wyjdą sobie gdzieś w piątek właśnie z tym kolegą na jakiegoś kielicha zabawić się. Z kolei inne rybki mogą właśnie poznać takiego fajnego mężczyznę i może coś fajnego, jakieś uczucie się tu zawiąże. Albo po prostu jest to może wasz ojciec albo brat, no ktoś z rodziny, kto przyjedzie was pocieszyć, udzielić dobrej rady. No, król to jest na pewno doskonały dyplomata, niezwykle spokojny człowiek, też uduchowiony, więc być może jest to związane tutaj z tym wtorkiem, tak? Tylko z kolei tu jest zodiakalny byk, tak? Ale może to jest jedna i ta sama osoba, która znowu się pojawi tutaj, żeby was jakoś pocieszyć, wesprzeć w czymś, tak? W sobotę mamy 9 mieczy, czyli jakaś nieprzespana noc znowuż. Nad czymś będziecie intensywnie myśleć. Trochę tu depresji w tym jest. Czegoś się boicie, może czegoś nowego. Być może boicie się wejść w to nowe życie tutaj, ci z Państwa, którzy planują ślub. No nie możecie spać. Może macie jakieś wyrzuty sumienia. Może przewrażliwieni troszeczkę jesteście. No, intensywnie będziecie myśleć aż do bólu. No, nie będziecie mogli przez to spać. Naprawdę aż taka obsesja, depresja tutaj w tą sobotę. W niedzielę nowy początek. Mamy kartę głupca. Coś na nowo się rozpocznie, jakiś etap w waszym życiu. To są jakieś nowe decyzje, nowe początki, ale takie troszeczkę nieprzemyślane. To są ryzykowne początki, moi kochani. Z taką młodzieńczą troszeczkę niewiedzą.
ale odważne, tak? No jakby nie było, jest to nowy etap. Może jakieś nieprzemyślane decyzje na zasadzie ryzyk fizyk. To jest też karta dziecka. To jest karta też takiego stąpania po kruchym lodzie, więc uważajcie pod nogi, bo wy tutaj idziecie i patrzycie w słońce, w chmury. Nie zdajecie sobie w ogóle sprawy z niebezpieczeństwa, które was czeka, tak? Głupiec idzie w nową drogę i on nie jest doświadczoną osobą. On tak naprawdę nie wie, czy to życie, które rozpoczął, będzie dla niego łaskawe, czy też nie. Więc musi patrzeć pod nogi. Całe szczęście jest ten piesek tutaj, który symbolizuje waszych przyjaciół, rodzinę, osoby, które po prostu no, będą was ostrzegać i pilnować, żebyście jakiegoś głupstwa nie popełnili, tak? No jakiś nowy początek, coś tutaj się dzieje, coś tu się zadzieje i to ma związek, myślę, z tymi czterema buławami, więc być może to jakieś były zaręczyny, planowanie ślubu. Tym bardziej, że w karcie tła macie rycerza denarów, który mówi o mężczyźnie z trygonu ziemi, 30-40 lat, byk, panna, koziorożec. I to jest osoba, która przynosi nam jakiś drogi prezent, tak? Więc może to być pierścionek zaręczynowy, może być to jakiś upominek. No ktoś z jakimś takim naprawdę drogocennym dla was upominkiem. Co jeszcze? Rycerz mieczy jest to osoba, która mówi, że pomału idą do was jakieś pieniądze. Ewentualnie czeka was jakaś nagroda. Realizacja planów, tak? Zadowolenie z oczekiwanych efektów. Długo na to czekaliście, ale wreszcie się doczekaliście, tak? To może być też tak zwiastowanie jakiejś podróży, ale raczej bym to wiedziała, że to będzie jednak ktoś, kto pojawi się u was albo z zaryczynowym pierścionkiem, albo z jakimś drogim prezentem, ktoś was tutaj odwiedzi. Ktoś, kto coś wam obiecał i na długo na to, żeście, kochane rybki, na to czekały. No dobrze, taki przeplatany trochę ten tydzień. No ale zobaczymy. Piszcie w komentarzach, czy się sprawdziło. Karta ogólna dla naszych rybek na ten tydzień. Rycerz buław, kochani. No rycerz buław to jest planowanie podróży, przeprowadzki, wyjazd jakiś. Wyjazd może zagraniczna, wycieczka. Może podróż poślubna, ale to jest też zwiastowanie romansu, to jest no, jakaś nowa miłość, ale bardziej taka fascynacja tutaj erotyczna drugą, że tak powiem, płcią przeciwną. To jest też pewność siebie, to jest namiętność, to jest urok osobisty, więc no, karta rada mówi, żebyście były może bardziej otwarte tutaj, na relacje, żebyście działały, tak? Żebyście nie były w tej energii takiego znudzenia, zastanawiania się życia przeszłością, tych koszmarów sennych, tylko po prostu działajcie i idźcie za realizacją swoich planów, tak? Ten rycerz buław daje wam takiego powera, taki skok do przodu, żebyście jednak coś zrobili z swoim życiem, zaczęli wreszcie działać i no, brnęli do celu, tak, brnęli do celu. Jeszcze zobaczymy kartę anielską dla naszych rybek. Rodzina. No pięknie, moi kochani, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, to jest też karta rodziny. Trwałej, mocnej, silnej. Wyzumuję. Nie chcę wyzumować. A tak? Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Być może jest to Wasz ojciec, kochane rybki. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę, Ciebie i całe doświadczenie. Przyjmij dary, jakie ofiaruje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój. Brat, ojciec, mąż, no ktoś z Waszej bliskiej rodziny, musicie tutaj sobie coś po prostu być może powyjaśniać. Sytuacja dotyczy rodziny, tak? Czyli jakieś nowe początki.
Mnie to wygląda na to, że będziecie po prostu zakładać swoją własną rodzinę i dlatego w tym wszystkim jest troszkę może jakiegoś smutku, jakiegoś stresu, nowego początku, nowego uczucia, że to było odwlekane, przekładane ciągle jakieś terminy, ale wreszcie może dojdzie to do skutku. Kochane rybki, życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze zamierzenia, plany, wszystkie jakieś sprawy poukładały się podług Waszej myśli, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia. A ja Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie znak ascendentalny. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.